Heja, Kopernik już śpi, więc teraz pora uśpić marzenia dziewięciolatek o wygraniu pucharu mody. No ile taki istnieje? Zapraszam do oglądania. Ubierz się, aby zaimponować. Emotka fali wody. Co tu robi emotka pali wody? No, może lepiej pójdźmy dalej po prostu. Kategoria blue, jak wiecie, wiele rzeczy jest niebieskich, jak wieloryb. Bądź albo di, albo daj. Albo di, albo daj, albo di, albo daj. Lecz nie dzisiaj o tym ufolutku. Dzisiaj przebierzemy się za smerfetkę. Nie byle jaką, bo tą z X-Menów. Kreator postaci Sim, dzień dobry. Szybki fryzjer. Szybka i sprawna dehumanizacja. Ciuchy pod kolor skóry. Naturalny makijaż. I co? Mystic mamy gotową. Moi przeciwnicy to seksowny papa smerf, Basic Beach 1, Basic Beach 2, najgorsza postać z głowy się nie mieści, Basic Motyl, smerfetka, tym razem prawdziwa. I co? No i H2O, zgniła panna moda, kolejna syrena, Basic Beach 4, no i ja ubrałem całą na niebiesko. Konkurs kabaretowy, wyniki. Detektyw to następny temat. Ubrałem się tak. Co to jest? Dobry detektyw, nie spodziewałabym się. Czemu zająłem ostatnie miejsce? Też nie wiem. Historia z dzieciństwa. Temat niezwykle głęboki i szeroki. Wybrałem postać charakterystyczną, niezwykłą, dźwigającą na swoich barkach wiele. Powstało tysiące książek o tej postaci przed państwem Franklin. Żółw Franklin. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Zobaczymy, jak mu pójdzie w tym temacie. Disney, Disney, Disney. Niestety Franklin, szósta lokata. No, może jakby plecak założył, to może by coś z tego było. Temat casual. I tutaj zastanawiałem się nad tym, jaka postać jest na tyle popularna, by dostać gwiazdki od innych w punktacji, a jednocześnie ubierać się zwyczajnie i wpadłem na pewien pomysł. CJ! Oh my god, what's up? Drugie miejsce. Ktoś mógłby spytać, dlaczego założyłem jakiś golf bez rękawników? Odpowiedź brzmi, na dziale męskim nie było koszulki do bycia żony. Tej klasycznej. Dziwne. Motyw odzież uliczna, streetwear, obowiązkowo dready, multi-gameplay guy style, LPU, BMW, HDMI, clean fit, walcz fejki, New York City, don't be a boomer, ja, wyłączony biały. Tu jest Polska, a nie Stany. Pokaz mody się rozpoczął. Pierwsza wchodzi Billie Eilish, wszędzie by to pewnie bili w szkole. Ta, no, dzwoni do mnie Billie i mówi, że ma robotę, do zobaczenia potem. Ta, coś tego typu. Weź kurwa tej żonaty. Oto są pozostali konkurenci. Trapstar trip, brat, wiesz, to ma ten trip, lecimy z tym na sam szczyt, szczyt. Trapstar, I'm a trapstar, baby. Tym razem przegrana. Motyw dziewczęcy. Pierwsza myśl, jaka się w głowie pojawia, gdy widzisz ten temat. Kolor różowy. To jest pierwsza myśl. I tak wszyscy pomyśleli? Dlatego ja, szczwany lis, no nie nabrałem się na tą podpuchę. Rozegrałem to na własny sposób i przebrałem się za dziewczęcą, dziewczynę na dziewczęcych wakacjach. Dobra, może nie jestem pierwszy, ale drugi też nie. Kolejnym tematem jest właśnie przyjechałem z... No, w tym wypadku... z wakacji, więc temacik udał się świetny. Wystarczy, że zupgrade'ujemy postać i a nóż wygramy. Let's go. Dobra, chyba gotowe. O kurwa, ty szpa, to wyglądasz tak dobrze. I'm sexy and I know it. A ty skąd wróciłaś? Ze zjazdu prostytucji? Tutaj dziewczyna wróciła z Dubaju. Tutaj z wakacji. Tu z plaży. Ta też z plaży. Czy wy widzicie tam ukrytą kurwa laskę w tym kole ratunkowym koło światła? I am under the water. Please help me. You're too much raining. Ta dziewczyna za to wróciła z Teksasu. Ta ze sklepu. A ta wróciła na skąd? Ze zjazdu prostytucji? Tak wygląda finałowa trójka. Znowu trzecie miejsce. Temat piknik. Zaskoczy was. Ubrałem kapelusz i zdobyłem trzecie miejsce. Znowu. Hejka, cześć. Przerywam transmisję. Znalazłem gierkę. Ubierz się, aby zabić. Testujmy ją. O co tu chodzi? Temat nerd. Dlaczego zabić? Kolor. Normalny. Nie chcę żadnego paszportu VIP. Można mieć pieska? Ja pieprzę. Nie, za pieniądze. Cholibcia. Chcę mnie oszukać. O, takie portki. Ubieramy. Ale ona ma dupę. Dobra, zmienimy... I nie mogę zmienić koloru spodni? Same czarne tylko? Dziwne. Co to są jakieś dzwony? Buto, spodnie? O co tu chodzi? Kropne są. Naprawdę. Albo można było nałożyć jedne na drugie. Dobra, fajnie. Co, jakieś buty? Buciszcze. Tu coś jest. Klapki. Bierzemy.
też jakieś takie rozdupcone te klapki są. Co to jest w ogóle? No wchodzą w podłogę? Na koniec czasu. Kurczę, kurczysyn. Zobaczymy. Aha, idzie pierwsza. Jaki wybieg tu jest? Young Dafurek chodzi. No widzę, że chodzi właśnie. A już bardziej jak atak Enderdziara. Ale zrobiła szpagat, to dwa. Ale odchodzi. Szerokim krokiem. Ja cię chycę, co się dzieje? Kute Bobo? Coraz lepiej, damy na trzy. Salto zrobiła, to dwa. Dziewczyna 250. Jest niewidzialna. O, jednak się pojawiła. Najlepsza jest? Ona nie wygląda jak Enderdziara. Jeden. Następna osoba. O. Nawet dwie były. Rozdupcona gierka. Nie, no ty w ogóle nie wyglądasz na... I kwiaty? Skąd te kwiaty? Skąd ona te kwiaty wzięła? Halo? O, jak kręci dupą, ja p***dolę, co to jest za gra w ogóle? Później mamy społeczeństwo, jakie mamy. O, idę ja. To jest nerdziara, patrz. Jedna, druga, trzecia. Breakdance. Oh yeah. That's fucking right. Wygraliśmy to. Patrzcie tu. Raz, dwa, trzy. Nie wygraliśmy tego. Ale lamerzy. Iksik. Ciach, 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 ciach. Za mało środków? Fajnie. Gadzie jej zrobili, ale stanik nie? Jesień. Robimy jesieniarę, moi drodzy. Czym się charakteryzuje jesieniara? Grubym, cieplutkim swetrem. Długie włosy. Kasztanowe. O, fajnie. Walnęliśmy coś takiego. Jesieniara. Czemu ona się kręci cały czas? Jesieniara idzie. Powiedzmy, że dwa. Salto. To jeden. To wygląda jak jesień. No nie, specjalnie. Jeden. Trzeba jakoś wygrać, prawda? To jest taka jesień złota. Złota jesień. To jest bardziej wiosna, tak szczerze, niż jesień. Jeden. Dziecięca twarz, staje się wytrzymały. No, stestujemy. Staje się wytrzymały, o. O, ja sobie wytrzymały. Zdobądź je. O, zdobądź je. Teraz nie będziemy na podium, to ja nie wiem, o co tu chodzi. Sofia. O, to jak najbardziej jest jesienne. Trzy. Na zachętę. O, mamy. Top 3. Tak się niszczy konkurencję. To jest jakaś plaża w ogóle? Bieda. Strasznie to wygląda. Nie wiem, czego to się trzyma. Powietrza. Wejdziemy do wody? Ja cię chycę, ale nie da się utonąć. Szkoda. O, runda się zaczyna. Słodki 16? Włosy jakieś takie, o. Hejka, jestem roczą dziewczynką. Zbandaż kur... na głowę, poważnie? Ja cię chycę. Świetne. O, można z pierwszej osoby patrzeć na ten świat. Bajera, jest robiona. Ona wie co klikać, ona się zna, ona może wygrać. Jeden. Czy ona jest słodka? Nie, specjalnie. Jeden. Słodki 16. Czyli, że ona ma 16 lat, o to chodzi, że ta postać ma 16 lat? Czy co? Skute Bobo to rosnący talent, moi drodzy. No, to nawet wyszło, tylko ten makijaż nie jest zbytnio, powiedzmy, słodki. Jest taki dojrzały, zaburza całą postać. Jeden. Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać. Fala, patrz, jestem słodka, robię falę, słodką, słodką falę. Tak tańczą słodkie dziewczynki. Koło wózka, jeszcze salto na koniec. Kona mody. No, wyszło jej, wyszło. Ona może wygrać. Damy trzy. Zwycięzcami są. Nie my. Patrz, co się dzieje. Ha! Betty? To bandaż będzie do połamanej. Taka Betty będzie właśnie. Bardzo Betty. Jakieś rajstopy. Tak, tak, tak. A co ja kiknąłem? Jakieś porty. Nie chcę tych portów. 20 sekund na znalezienie jakichś złych rzeczy. Patrz, jaka jestem zła. Ciągnęłam z ramion bluzę. No jest koniec. Ona jest taka zła, że szok. Kurczę, skąd ona takie raj... Kratę ogarnęła. Wyszło jej, więc damy jeden. Skute Bobo. Co dzisiaj ubrało Skute Bobo? Czy jest zła? Trochę jest. Zdobądź je, o tak. Patrzcie. Cza, cza, cza. Patrz, co się dzieje. No, niezła ruda. Jeden. To nie jest kurwa rudy! Ty jej się w ogóle tematy pojebały. Ona się elegancko ubrała. Ona jest bez twarzy. To jeden. O, zwycięzcami są. No jest podium, moi drodzy. Musi być. Kurwa, nie ma podium. Skamieliny. Ta, ta, ta.